siatka, kolesi, odcina, kupony. Senator PiS Grzegorz Bierecki. Do spółki, której dziś jest udziałowcem, przetransferowano kilkadziesiąt milionów złotych. Wartość jego środków pieniężnych przekracza 20 milionów. Jego brat, związany ze skokami, Jarosław Bierecki, radny PiS. W roku 2014 zarobił ponad 3 miliony złotych i zasiadał w 10 radach nadzorczych. Andrzej Duda z PiS. Będąc ministrem, według mediów w sprawie niekorzystnej dla skoków ustawy opierał się na badaniach wykonanych na zlecenie skoków. Za skoki zapłacimy wszyscy. Z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poszły już około 3 miliardy złotych, a prokuratura wszczęła ponad 2000 śledztw w sprawie skok. Beata Szydło zapowiedziała, że jednym ze źródeł finansowania programu PiS ma być podatek bankowy. Co zadziwiające, skoki nie zostaną nim objęte. I wciąż powtarza się PiS. Kto więc robi interesy na skokach? Skok. Na Polskę.